Dzisiaj odbyło się kolejne posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Jaworze. Tematem tego spotkania były działania, jakie będą podjęte w sprawie pomocy humanitarnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Zgodnie z deklaracją powiatu jaworskiego z dnia 21 lutego, głównym miejscem noclegowym dla uchodźców Jaworza będzie schronisko młodzieżowe przy ulicy Starojawor. Rozważano też adaptację części obiektu po byłym internacie w sytuacji, gdyby uchodźców było bardzo wielu, a przedstawiciele gminy Jawor i powiatu jaworskiego wypracowali wspólny kierunek działania. Ja powiem tak, słuchajcie, to co my mamy gdzieś ustalone, jeżeli chodzi o powiat, to na pewno będziemy udostępniać, tak jak już tydzień temu mówiliśmy, ten budynek. Jesteśmy przygotowani na teraz na przyjęcie 81 osób z możliwością ewentualnych jakichś dostawek. Dostawki, już wiemy, będą też, przyjadą do nas, tak, z pełnym jakimś tam wyposażeniem w kołdry, w pościele. Więc tu myślę, że nawet do 100 osób będziemy w stanie zabezpieczyć ten nocleg. Chciałbym powiedzieć, że my traktujemy ten punkt jako wspólny. Czyli na przykład zdanie mówiące, że gmina X przyjęła 26 uchodźców, a co zrobił Jawor? To Jawor mówi, my przyjmujemy 60 uchodźców razem w schronisku. W Jaworze już działa Centrum Pomocy Humanitarnej przy ulicy Limanowskiego 10, do którego każdy mieszkaniec z naszego powiatu może zgłosić się nie tylko z pomocą rzeczową, ale może także zadeklarować swoją osobistą pomoc. Wspólne działania gminy i powiatu w tak ważnej sprawie przyniosą niewątpliwie wymierne korzyści wielu osobom potrzebującym.